Play of the game. I kolejny pies. I kolejny pies. Ta gra jest dla adrenaliny, nie dla King of the Kill, dlatego ludzie w to grają. Nie, ludzie grają w tą grę, ponieważ chcą się pośmiać z Daybreak Games za to, że zrobili tak chujową grę. Jakby ta gra działała perfekcyjnie dobrze, to nikt by w nią nie chciał grać. A propos czego? No i gdzie ja jestem? Czemu jestem na dachu? Demet, glitch! Chyba zacznę robić defense tylko. Chyba będę robił defense. Nie! Ale frag! It goes like this. Well, this is the story of a hero from Pixel Zafir who's neither a knight nor a jolly bar. A hero of Legion or so test the rhyme. For when some action I was when invited, the bard has brought him to Warden's domain, where thin air is vicious and movement is pain. Bound to stay still, he waits for the mail, on hopes of returning to his colorful tale. So, what do they think? What? You didn't like it? Nie wiem, zróbcie sobie odszota, jak to będę mówił, bo się okaże to pewnie prawdą. Jestem od przewidywania przyszłości. Tak przewidywałem, że mi z Murder zwolnią i przejdzie do innego projektu. Tak, podobno Raziel będzie community managerką nowej gry od Nexona. Są takie przecieki, że ona prawdopodobnie też zniknie z Dirty Bomba i Nexon chyba nie będzie miał już community managerki dla DB. Kurwa, ale umrę chyba. No. Czop. Gdzie on jest? A, widzę go. Czekajcie. Widać, że wypłata. Co to za mecz? You saved me. To nie są papierosy. The path of the righteous is not always easy. Yes. The reward will become clear in time. Be patient. Tenenbaum's playing you for a sap. Those things may look like wee little girls. Nie ma wylewu gówno gierek ze Steam Greenlighta. Z kolei taki Steam Greenlight, niestety na PC-cie ciągle wałkują do samej, wałkują i tak wałkują. Dalej. Dzięki. Gaben, ogarnij Greenlighta. Ogarnij Greenlighta, bo wchodzą mi jakieś gówna. Ciągle wypuszczają to samo, wałkowane. Przez tysięcy różnych Minecraftu, craftingu, survivalu mamy już tam na Steamie. Na Steamie w sumie PC równa się Steam. Tylko konsolę, no jebać pisy. Przypomina mi się taka scena, nie wiem w którym filmie była, chyba w Brzdącu w Opałach, że sobie właśnie tak próbuje dziecko iść do przodu, ale ojciec trzyma rękę na głowie i dziecko nie może przejść. Well, look, that's me! That's what I'm talking about! Love for your help! Now check, nigga, fuck you! No tak. Chyba nam się... Typu nam się do skały. Chyba, chodź. Wyjdziesz z tej skały, czy... będzie problem? Czas skalę. Ech.
Weź sobie włącz jakiś modulator głosowy czy coś, co ci zmieni głos na przykład na robota. A na robota mówisz? Give mi chwilę. Pip, 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 1-2, co tam? Arkty to chuj. Zawsze mnie to śmieszy, takie przeróbki, nie wiem co. No wiem, że to jest poświęcone, żeby to zmontować. Cześć, Staszek. Kawera poba. Jager pan. Dok padł. Easy. Trenuję kontrę na super sekretnym kanale. What? Nic nie widać. To nie może być prawda. Okej, nie ma nikogo na tym świecie. Chyba wyjdę z tego meczu. Chcę zabijać, chcę flagować. Chyba o to w tym chodzi. Hello? Young Fitzpatrick. Hej, ziomeczku. Wow. Fly away, little boy. Fly. Ow. Tak myślałem. Too much story, za dużo fabuły. Co, teraz wracamy do UT? Do Quake'a, że tam się znowu pojawiły te stworki, te tekstury? Czy musimy w tym czym... O cię, chuj! I on jest na samej górze? Czekaj. No chodź tu. Chodź. Mucho. Ha! Zabiłem ją! Jestem jak kurde pieprzony ninja. First Freaky Man. No trochę Ori miał rację, bo Javelin wygląd... Javelin to była... Była chyba laska. Fuck.
What? Falling Majesty of Age of Attrition. Too magnificent, isn't it? Who are you? Why can't I move? Put me down! No. On second thoughts. Don't. Jesus! Fuck! Putin number one, my friend. Putin. Kurwa! Jak to do tatusia? Tak, nie, on wygląda jakby się śpał. Słuchajcie. No kurde, chłop się śpał. Nie, on wygląda jakby się chciał wysrać, ale nie może. Jedna czyska, ty? Opie, jak wyglądasz? A ten wygląda jakby był na jakimś dragach. A pan wudu? A pan wudu uciekł. Priorytet w zamian za to kile tak trochę w... Reparty. Straciłeś wszystko, rodzinę, telefon, smartfony, komputer, przyszłą dziewczynę. Straciłeś wszystko. Jesteś nikim, jesteś zerem. Ale przestań mnie ruchać! LOL. Oh yeah? It's all coming back to me now. In bootcamp. Yes, sir! To rozwal. LOL. No, zajebista ta gra. Teraz trochę Prince of Persia. Don't worry, everything's just fine. I'll find a way out of here. Chciałem mnie go dyskiem rzucić. Mam reda. A gdzie kamień? Jest pick-upów na dzisiaj. Wziąłem już. Spoko. Jeden obity, mocno. Patrz. Jeszcze jeden. Za nami. No. Patrz. Sorry, to patrz. Ja ciebie obijałem. Dawaj, 10 sekund, 40 fragów, damy radę, 42 fragi, 44 tylko ogarnąć. Mam reda. Opie, na co czekasz? Odpal te hoksy. Patrz. Paj, oh my god, co za skill! Dawaj, 3 sekundy! Almost, fuck! Czy jeszcze coś umrze na jedną rakietę? F5! 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 O! Chyba przesadziłem trochę. Chyba trochę przesadziłem ze save'ami. Zrobiłem takiego bubowa. Suko! Agent Tomek znajduje się
Co ja robię? Co ja robię? Ocie kurde, no nie! Ocież fat. Kurde, nie... Ha! Kurde, nie ma tak dobrze. Ocież! Dzięki ziom! Ja. Limit farta na dzisiaj wyczerpany. Albo jeszcze nie. Albo już tak. O nie, o nie. Wjedzie w moją pakę, wjedzie w moją pakę, wjedzie w moją pakę, wjedzie w moją pakę. Wjechał w moją pakę. I go zapakowałem w pokebola. Tak. Czego nam nic nie dajecie? Miłosierni. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Papa, papa, łocie. O! No i... Nieważne, że ukradłem, tylko się ważę, że... I cofaj! O, hejże. Ło! Wow, mam członka. Wow, co? Kiedy? Jak? Lol. Wow. Co? Wiesz, ja tu... No, okej. Wow, fuck you, bitch! Tutaj mamy kendo żony czuł. Okej. O, mody, zasadniczo nie wiem, co się... Na skróty! Uhu! Au! Proszę panowie. Obrócimy tym samochodem. Pam, 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 pam. O! Wrócili. Znaczy, ja nie jestem pewny, ale ja krokiem siebie nie zabiłem. Błędy. Jestem młodszy od skubanego roga, oglądam beczkę regularnie. Dobra, no to jesteś z innej subkultury. Co ja ci mam powiedzieć, no? Ty jesteś z subkultury... lasków i cycków, które podskakują... artystycznie. I siedzieć w domu przez co najmniej tydzień. Jak się pogorszy, to do szpitala. To zajebisty lekarz. To również ja mogę być jakim lekarzem. Panie, źle się pan czujesz, to masz tu pan aspirynę i do łóżka. A jak będzie źle, to zabij się. Zadziała. Jestem lekarzem, jestem po szkole medycznej. Słuchaj się pan mnie. Idź po prostu się zabij.
Zadziała! Działa! Może się uda, czy... O, tak, tak. Za bullshit. To jest tak głupie. Dobre argumenty szanuję, dzięki. Staram się być dzisiaj entertainment. Tak żeby było trochę też, wiesz, pochwalić się, że on zna zachód, pewnie w USA był. Czuję lekki rasizm co do mnie. Anime. Cycki. Chyba po to się to ogląda. No. Iknąłem. Iknąłem. I nie wyszło Beyond Good and Evil 2, dlaczego żeście pokazali taką końcówkę? Za kurwa debile. Jebać Ubisoft. Najgorsza firma ever. Za kurwa ciule. Jak można było coś takiego pokazać? I nie, ja nie myślę o kontynuacji. Are you kidding me? 5 pieprzonych godzin. Nie mogę jej podnieść. Ta świnia jest zbanowana za podnoszenie. Ona jest biała i się nie da podnosić, tylko czarne może. Co ma anime do Zapytaj Beczkę i Dedazena? Ale dlaczego jak... Zobacz. To jest twój minus przy dokonywaniu konwersacji z innymi ludźmi, że często się zmienia temat, tak? Jeżeli z jednego tematu przechodzimy na drugi, to nie możemy połączyć pierwszego z tematu drugim. To tak jakby rozmawiać o tym... Proszę bardzo, przykład praktyczny. Ten piernik, to nie jest piernik, ale powiedz, to jest jakby piernik z ciasta anomalnego. Ja, to on ma kształt serduszka, tak? Ja sobie go teraz zjem. I wy się zapytacie, tary, czy dobre? A ja wtedy wam powiem, bardzo, bo jem. A ty skubany wtedy sobie zaczniesz rozmawiać ze mną na temat tego, dlaczego jem serce. Czy to jest akronem do tego, że ty mnie nie kochasz? Czy to jest akronem do tego, że ja was nienawidzę? To jest właśnie, kiedy łączysz dwa tematy z jednym, a nie ma to żadnego sensu. Nie, ja kurwa jem ciastko, bo jest dobre. Nie, nawet jakby tam był kutas, a nie serce, to tak bym zjadł. Nie miałoby to żadnego znaczenia. To fearlessly stand up to anything, but such a bold attempt was foolhardy. I suppose you saw him, the shadow that commands that monstrous beard. His name is... John Cena! Jechałem na rowerze z moim kolegą Disem. Powiedziałem i dostanę teraz donate'a? A to widzisz, ja na pogrzebach słucham Elvisa Presleya, Lennona. Czasami dochodzę do Metallica czy Slayera. Ale znaczy najczęściej to jest Behemoth i Queen. Jaki mają związek te wszystkie zespoły, wykonawcy? Otóż... wszyscy grają muzykę. Ja po prostu chcę uwypuklić pewien problem, który tutaj się buduje. I wypukliłem go. Zacząłeś gadać o Zapytaj Beczkę i czemu Dedazen ogląda? Ale nie! Ale nie! Czemu ty te, ale... Aha, ale moment, ale nie. Teraz ty przekręcasz.
Ja nie rozmawiałem z Dozenem, dlaczego on ogląda. Ja po prostu powiedziałem, że ja nie pamiętam ostatniego polskiego filmu, który oglądnąłem na YouTubie. Bo ja za bardzo nie lubię polskich filmów, zwłaszcza tych sponsorowanych wysokobudżetowych. Dlatego nie oglądam tych legend polskich, którym się jaracie i tak dalej. I sobie przypomniałem, że beczka, tak, oglądałem beczkę. I wtedy dodałem tylko coś tam napomknął, że on ogląda urodzenia czy coś tam takiego. A ty z Kubany, ty powiedziałeś, że ty jesteś z innej planety, bo ty nigdy nie rozumiesz beczki, nie wiesz o co chodzi. I ja wtedy przekazałem informację globalnie na czat publiczny, że to jest program Krzysztofa Gonciarza. I ja wtedy zacząłem chwilę gadać o vlogu, że nawet w vlogu już mi się jego nie chce oglądać. I potem doszliśmy do konkluzji. Cio czat! I potem doszliśmy do konkluzji, że powiedziałeś, że nie rozumiesz tej beczki. I ty mnie postawiłeś przed znakiem zapytania, bo ja nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to zdanie. Nie wiem, jaką zrobić ci ripostę do tego, że nie rozumiesz tej beczki. Więc powiedziałem, że albo jesteś na to za młody, bo to jest najczęściej podany argument, najprostszy do podania, co oczywiście nie jest prawdą, it's not true, albo jesteś z innej subkultury, może jesteś takiej subkultury, która się nie interesuje takimi rzeczami. A że sobie przypomniałem, że ty grasz w to osu, to wszystko i ty wiecie, to cycki latające animu, cała ta weeb kultura, to pomyślałem, że pewnie dlatego. A ty potem zacząłeś mówić, że co ma wspólnego anime, cycki i Krzysztof Gonciarz? Ale pistacje są dobre. Ta z kolei ma taką odmienną gorycz, taką gorycz można wyczuć. Jednakże, gdyby wgryźć się odrobinkę głębiej, pomasować się językiem już wymusowany przez zęby nadzienie tego orzeszka, to czuć odrobinkę taką nutkę aromatycznej słoności. Czyli można powiedzieć, że niejako taki orzeszek to jest połączenie przyjemnej goryczy z niecodzienną słonością. Bany nie lubi cycków, ale w animu są zawsze cycki. Chyba po to się ogląda anime. A dlaczego innego miałoby się oglądać anime, jak nie dla tych dziewczynek pięknych, ładnych, zgrabnych, które wyglądają nierealistycznie, ale w zamian za to no, wyklejają, że tak powiem, elementy doskonałe płci żeńskiej. Tak samo jak to było na streamie Kennedy'ego dzisiaj. Że tam oburzony, że tam obejrzał jakieś anime, a tam geje się całują. To bardzo było sugestywnie pokazane, bo nawet że przez odcinki w tym serialu w ogóle nie było zaprezentowane, że oni coś tamtego. A dopiero później taki wielki cliffhanger, że oni się nagle zaczęli całować. I tak sobie wtedy mówię mu, to fajnie, że to takie kontrowersyjne jest dla ciebie. Bo w sumie jak dziewczyna na anime rucha się z robotem i tak, to jest aluzja do Overwatcha. Jest okej, okay, i nikt nie ma z tym żadnego problemu, ale jak już dziewczyna się całuje z dziewczyną, to już jest oburzenie. Nie, już tak nie wolno. Nie. Mówcie mi kury na ninjo. Od dziś będę chodził wszystkich plecy diaboli. Hej, wokomboko, wombokombo. Pokaż to rędzając, mówię jak jest. Przestań już gadać, bo będzie drama na Ety. A już wiele razy obrażałem tu youtuberów, streamerów, jak widzisz, nic się nie dzieje. Nawet jak powiedziałem kiedyś... O, raz było tak. Raz powiedziałem coś dobrego na temat youtubera. Nie powiem kogo, żeby nie było, że nagle zaczniecie do niego wypisywać. I on potem do mnie pisze, o co jestem obrażony. Co myślę, co? Jak to obrażony? Nie jestem cię obrażony. I w końcu z konkluzji wyszło, że jak cię pochwaliłem, a ktoś wyciął słowa, źle zrozumiał i napisał do niego: ej, słyszałeś? Turen cię nienawidzi, nazwał cię głupim chujem. Myślę, co? Chodzą głoski, że Merkel to wnuczka Hitlera. Ja tego nie powiedziałem. Ja tego nie powiedziałem, ale jest pewna mała zbieżność. Bo widzicie, obecnym kanclerzem Niemiec jest Angela Merkel. I z kolei Hitler też był kiedyś kanclerzem Niemiec. Przypadek?
Jutro. Ja to potem załatwiam. Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. Oh yeah. Zrobił ze mnie prywatnego Batmana. O niczym nie słyszałem. Demet, masz chwilę czasu, żeby przejrzeć internet. Pozwalamy. Naprawdę nie mam pojęcia. No nie, ale tu cuchnę alkoholem. Jakby nie wiem, jakbyśmy byli w jakiejś melinie. No tak, to nie jest Quake. First off, you gotta press this switch. Widzicie, już nawet w Windmaker z 2016 roku już wiedzieliśmy, że nowa konsola się Switch będzie nazywała. Widzicie, jakie Nintendo są cwaniaki? Nikt nie będzie się grać snajperem, nie wiem, dodadzą Scorch Wave. Stawiam stację w garażu. Nie wiem, co jeszcze. Alejce jeszcze. Za 7. Bardzo nie chcę udawać, parodiować doktora, nie chcę z respektu, ale momentami aż się ślini, no, aż chcesz to powiedzieć. Okej. Okay. What the fuck? What? Dobra, i teraz to musimy trzymać. What? Co mnie tu zabiło? Pamiętasz coś? Musiałem ewidentnie oberwać z drugiego budynku. Czekaj, kurwa, bo ja, bo wiesz, jest taki jak YouTube. Jest stary, kurwa, sto wyświetleń napierdolimy na tym, więc dawaj, stary. O, stary. Rzucanie różnych operacji z powietrza, jak na przykład rzucanie na lotów, rzucanie, no głównie na lotów. I do tego posiadają jeszcze jakieś tam zestawy amunicji, które mogą rozdawać ammo boxy swoim towarzyszom z drużyny. Mamy specjalizację medycy. Pozytywnym. Także dzięki, że byliście ze mną. Ale myślę, że musimy kończyć. Serio. Kończymy już dzisiaj. Najźle. Widzimy się dopiero w sobotę. O 12:00 mniej więcej. Z BF-em. Z Assassinem Brotherhoodem. Karaoke. Może z Hotline'em. Może z kolejnym giveawayem. Może z czymś innym. Nie wiem. Ale widzimy się dopiero w sobotę. Mam nadzieję. Chyba, że mnie do roboty wezmą. Wtedy nie widzimy się. Ale mam nadzieję, że się będziemy widzieć w sobotę o 12:00. Nie wiem, ale mi smutno. Nie mogę tego dłużej przeciągać. Patrzcie. To koniec. To koniec. Pa, pa.